9. Gość poranka. A naszym gościem poranka 7-9 jest pan poseł Michał Wawer, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznę od cytatu z Ryszarda Petru. Wchodzimy w kampanię wyborczą w przyszłym roku. Będą startowali różni kandydaci i ważne jest to, jak ci kandydaci będą rozliczać nie tylko już PiS, ale również działania rządu. Jeśli nie obniżymy składki zdrowotnej, to kandydat Konfederacji będzie grał tym tematem. Będziecie grać tematem składki zdrowotnej, panie pośle? Nie wiem, czy grać to jest właściwe słowo, ale oczywiście, że będziemy mówić o tym temacie. Jesteśmy jedyną partią, która na poważnie podnosi postulat zwyczajnie powrotu do tego rozwiązania w zakresie składki zdrowotnej, które było przed katastrofalnym Polskim Ładem. No i widzimy, że partie koalicji rządzącej, które też tym tematem właśnie grały w kampanii sejmowej, w tej chwili się rakiem wycofują ze swoich obietnic. No może szczególnym przypadkiem jest tu rzeczywiście Ryszard Petru, który jakąś tam swoją ustawę przygotował i natychmiast po publikacji została ona rozjechana i ośmieszona przez ekspertów i przez ludzi zajmujących się tym tematem. No dobrze, ale wie pan dobrze, że to jest kwestia pieniędzy tak naprawdę. Minister Domański mówi, że mamy 4 miliardy złotych i ani złotówki więcej na przyszły rok, jeśli chodzi o ulgę dla przedsiębiorców w tym zakresie. No bo to jest tak, że jeśli dajemy ulgę przedsiębiorcom, małym, dużym, większym, największym, to pewnie kwestia doprecyzowania, no to mamy wyrwę w budżecie ochrony zdrowia. Skąd wziąć pieniądze w takim razie na zalepienie tej dziury? No mówiąc szczerze, to minister Domański i premier Tusk powinni byli o tym myśleć w czasie kampanii sejmowej, kiedy składali bez opamiętania obietnice w ramach 100 konkretów Tuska, a potem kiedy przyszli do władzy, dokładnie tak jak przewidywaliśmy, okazało się, że nie mają tego policzonego, nie mają tego w żaden sposób przewidzianego i jedna po drugiej obietnice padają, zawsze z tym samym tłumaczeniem, że nie ma pieniędzy, ale co ciekawe, znajdują się pieniądze na nowe programy socjalne i na karmienie deweloperów, bo na przykład kredyt 0% jako program nie został zarzucony, mimo że eksperci przewidują, wyliczają, że będzie to kosztowało około 20 miliardów złotych polski budżet. Efekt będzie ten sam, tak? To znaczy jak przy kredycie 2%, to znaczy, że ceny mieszkań tylko wzrosną, ale deweloperzy będą zadowoleni i na to już minister Domański pieniądze znajduje. Czyli rozumiem, że państwo w Konfederacji, no bo ja wiem, że wy nie musicie dzisiaj przedstawiać precyzyjnych danych, bo nie jesteście przy władzy, ale odpowiedzialna opozycja też musi mieć to przynajmniej jakoś tam policzone. Rozumiem, że wy mówicie, zostawmy jakiekolwiek programy mieszkaniowe, wpłaty w ten sektor, a przeznaczmy to na ulgę dla przedsiębiorców i wtedy będzie i wilk syty, i owca cała, bo służba czy ochrona zdrowia na tym nie ucierpi. Tak, oczywiście. No, my jesteśmy w sytuacji, w której w tej chwili jest kiepska sytuacja gospodarcza, pogorszająca się sytuacja gospodarcza na świecie, więc koniunktura będzie się pogarszać. Mamy rekordowy deficyt i znaleźliśmy się w unijnej procedurze rekordowego deficytu. To nie jest moment na robienie nowych świadczeń socjalnych, tak jak właśnie, czy ten kredyt 0% to nawet nie jest świadczenie socjalne, tylko jakieś świadczenie prodeweloperskie, nowa instytucja w polskim systemie, ale na przykład mówi przecież ostatnio większość rządząca razem z PiS-em przegłosowała rentę wdowią w bardzo okrojonej formie, ale nawet w tej formie to jest kolejne 10 miliardów dodatkowego obciążenia dla budżetu, a my w tej sytuacji, tak dramatycznej sytuacji budżetowej, nie powinniśmy stawiać na nowe świadczenia socjalne, tylko właśnie robić inwestycje w przyszły rozwój gospodarczy, żeby w przyszłości te zyski z podatków były po prostu wyższe. No a metodą na inwestowanie w rozwój gospodarczy jest właśnie ułatwianie działania przedsiębiorcom, ograniczanie świadczeń, ograniczenie obowiązków fiskalnych, które na przedsiębiorcach spoczywają. To proszę to powiedzieć wdowom, które się teraz cieszą tak naprawdę, choćby z tej okrojonej wersji renty wdowiej, bo dzięki temu będą miały więcej pieniędzy na leki, dzięki temu będą mogły łatwiej związać koniec z końcem na co dzień, a pan mówi, dorzućmy pieniądze przedsiębiorcom, którzy i tak nieźle zarabiają, którzy i tak sobie dobrze radzą, tylko po to, by zarabiali jeszcze więcej. Trochę upraszczam oczywiście, trochę jestem złośliwy, ale to jest pan, bardzo tak mocne trochę uproszczenie, panie redaktorze. Tak trochę to wygląda w odczuciu społecznym.
Po pierwsze, wdowy w tej chwili powinny się, wątpię, żeby się cieszyły z tego, dlatego że same jeszcze nie wiedzą, co właściwie dostały, dlatego że zostało to przez rząd tak skomplikowane, tak bardzo ten pierwotny projekt Lewicy został okrojony, poprawiony, dodany, pozmieniany, że w tej chwili bardzo łatwo będzie tej renty wdowej po prostu nie dostać, bo na przykład się okazuje, że jeżeli jakieś małżeństwo miało rozdzielność majątkową, to już renta wdowia nie będzie przysługiwała, co jest absurdem. Z drugiej strony, jeżeli ktoś już dostanie, to jest kwota rzędu 15% emerytury z zmarłego małżonka, więc to nie jest coś, co by rzeczywiście w porównaniu do tych obecnie, wcześniej obowiązujących, tak obecnie jeszcze obowiązujących uregulowań, jakby rzeczywiście zmieniało komuś życie, a jednocześnie patrzymy na wszystkie działania, które rząd będzie podejmował, żeby ratować ten tonący budżet. Tak? I myślę, że dla większości polskich emerytów większe znaczenie ma stabilność cen, utrzymanie niskich rachunków, niż to, żeby rząd im jedną ręką zabierał właśnie w kosztach życia, a drugą ręką oddawał w formie świadczenia socjalnego kolejnego i jeszcze kazał sobie za to dziękować, tak, i całować po rękach, że proszę bardzo, tutaj kolejne świadczenie od rządu Tuska. Wiem, że macie 10, 12 albo 15% w sondażach, a nie 45, ale gdybyście przejęli władzę, na przykład, stawiam taką odważną tezę, za rok albo za dwa, to jak by wyglądało właśnie szukanie tych pieniędzy? No bo to nie ma co kryć, niezależnie czy ministrem finansów będzie Domański, Morawiecki czy Mentzen, będzie trzeba znaleźć pieniądze. Jak chcecie wy znaleźć te pieniądze? To prosi pan redaktor w tej chwili o przedstawienie potężnej strategii, tak, na rządzenie państwem w ciągu minuty czy dwóch. Trochę tak, a trochę nie, bo to jest też pytanie o to, gdzie ciąć tak naprawdę wydatki państwa, by były na inne kwestie. My z jednej strony potrzebujemy zrobić przegląd wydatków państwowych i właśnie się na różnego rodzaju świadczeniach socjalnych zastanowić, które z nich powinny zostać okrojone lub zlikwidowane, które wydatki są w ogóle szkodliwe, tak jak kredyt 2% czy ten projektowany kredyt 0%, no to jest wydawanie pieniędzy na to, żeby ludziom żyło się gorzej, żeby ceny mieszkań były wyższe. No i trzeba się też przyjrzeć całej stronie kosztów życia i rachunków, jakie mamy, dlatego że one nie biorą się tylko z prawideł rynku i z tego, jaka jest dostępność do różnych zasobów, ale też w coraz większym stopniu podwyżki rachunków wynikają z prowadzonej polityki państwowej i polityki unijnej, no bo polityka klimatyczna Unii Europejskiej polega nie na czym innym, jak właśnie na wprowadzaniu kolejnych podatków, ograniczeń, podnoszeniu cen życia po to, żeby zmusić ludzi do oszczędzania. No i teraz mamy w najbliższych latach jest przewidziane, że raz, że już widzieliśmy projekt ustawy rządowy o tym, żeby wprowadzić karne taryfy cenowe na wodę, po to, żeby zmusić ludzi do oszczędzania wody, a z kolei Unia Europejska szykuje system ETS2, w którym będą dodatkowe opłaty nałożone na paliwo, dodatkowe opłaty nałożone na ogrzewanie w mieszkaniach. To bardzo często wymaga po prostu świadomej, stanowczej decyzji politycznej, żeby nie zgadzać się na takie obciążenia dla Polaków, żeby z tą polityką klimatyczną po prostu zerwać. I myślę, że to by była na pewno jedna z osi naszej strategii politycznej w momencie przejęcia rządów. A nie jest trochę tak, że to jest znów więcej publicystyki niż konkretów, no bo mówi pan o ETS-2, okej, to jest oczywiście wielkie pole do dyskusji, jak i czy w ogóle wdrażać ten system, ale no chyba z Unii nie wyjdziemy z tego powodu, jak rozumiem, bo taka byłaby perspektywa, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, nie, my się na to obrażamy, odwracamy plecami, nie uczestniczymy w tym systemie. No to właśnie taka by była perspektywa, że nie zgadzamy się na to, odmawiamy wdrożenia czegoś, co jest nielegalne i sprzeczne z unijnymi traktatami, bo Unia nie ma traktatowych kompetencji do zajmowania się takimi sprawami. Nikt nie mówi o wychodzeniu z Unii, po prostu byśmy nie realizowali nielegalnych dyrektyw. No dobrze, to ciekawa perspektywa. Chciałem zapytać jeszcze o bliższą już perspektywę i trochę sejmowe kuluary. Przemysław Wiper rzucił kilka dni czy kilka tygodni już temu taką perspektywę, w której w tej kadencji Sejmu mogłaby być jeszcze inna koalicja rządowa. To znaczy, że w jakiejś tam perspektywie czasowej dochodzi do zmiany i premiera, i większości, w tym już jeszcze Sejmie. Czy pan sobie to wyobraża, sądząc po rozmowach w kuluarach, przy obiedzie czy przy kawie z kolegami, koleżankami z innych ugrupowań?
Ja takich spotkań nie mam bardzo dużo, ale z tych rozmów, które z osobami z PSL-u miałem, to niespecjalnie widzę taką perspektywę. Trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym PSL zostawia ten obecny rząd i przechodzi do tworzenia jakiegoś rządu koalicyjnego z PiS-em. Myślę też, że to dla Polski nie byłaby jakaś wielka różnica, dlatego że Polacy nadal dobrze pamiętają, jak wyglądało rządzenie przez PiS. I pomimo na przykład eurosceptycznej retoryki, Mateusz Morawiecki zgodził się na więcej ustępstw wobec Unii Europejskiej, na wszystkie te właśnie programy, o których przed chwilą mówiłem, jednocześnie to okraszając właśnie krytykowaniem Unii Europejskiej. Wszystko podpisywał, co tylko eurokraci podsunęli. Także to, czego my potrzebujemy, to nie jest jakaś taktyczna zmiana w obrębie tego obecnie funkcjonującego Sejmu, tylko rzeczywiście przebudowanie sceny politycznej, rozliczenie i PiS-u, i Platformy z łamanych obietnic i po prostu wprowadzenie do polityki więcej ludzi, którzy poważnie traktują to, co sami mówią, a nie rzucają tylko w kampanii wyborczej obietnice, których nie zamierzają spełniać. Rozumiem, że elementem takiej przebudowy, czy pierwszym krokiem do takiej przebudowy byłaby zmiana prezydenta. Za rok wybory prezydenckie pewnie Konfederacja będzie stawiała na kogoś, no właśnie, na kogo, bo słyszę o takim scenariuszu, w którym no, najpierw miały być prawybory u was, a teraz może okazać się, że te prawybory owszem będą, ale już przy samej urnie wyborczej, bo słyszę o ambicjach i Sławomira Mentzena, i Krzysztofa Bosaka, i Grzegorza Brauna, a pewnie i stary, dobry Janusz Korwin-Mikke też wystartuje. No, Janusz Korwin-Mikke, jeżeli wystartuje, to nie jako kandydat Konfederacji, to tak, nie zasiada już we władzach naszego ugrupowania. A co do pozostałych, no to jest oczywiście naturalne. Jesteśmy jako Konfederacja partią, no właśnie konfederacyjną, składającą się z trzech różnych środowisk. I jest zupełnie naturalne i oczywiste, że przywódcy tych środowisk wszyscy trzej mają ambicje prezydenckie. W identycznej sytuacji byliśmy w 2019 roku i wtedy zorganizowaliśmy właśnie bardzo udane prawybory, które wyłoniły najlepszego kandydata, Krzysztofa Bosaka. W tym sezonie trwają rozmowy na ten sam temat. Być może zorganizujemy prawybory, być może wskażemy po prostu konkretnego, wybranego zgodnie kandydata, ale no, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Konfederacja więcej niż jednego kandydata w tych wyborach wystawiła. To by było też politycznie nieroztropne. To ważna deklaracja. Tylko pytanie jest takie, no jeśli to będzie Krzysztof Bosak, to będzie ten nacisk raczej na kwestie, nazwijmy to, narodowe. Jeśli to będzie Sławomir Mentzen, to będzie to nacisk na kwestie liberalne gospodarczo, które pana zdaniem powinny być tym priorytetem dla kandydata Konfederacji w nadchodzących wyborach, by skutecznie powalczyć, rozumiem, nie o 5, 7 czy 9%, ale o 15-20, może i drugą turę. Myślę, że oba te obszary, które pan zarysował, są bardzo istotne i niezależnie od tego, kto będzie kandydatem, to będą obecne. Po 5 latach działania razem jako Konfederacja mamy naprawdę mocno już dograne, tak, kwestie programowe, jesteśmy mocno ujednoliceni już pod względem tego, co, jak wygląda nasz program, co proponujemy wyborcom. I jeżeli posłucha pan wywiadów Krzysztofa Bosaka, to przebija tam dużo elementów właśnie z kwestii wolnorynkowych, które są w naszym programie, a z drugiej strony słuchając podcastów Sławomira Mentzena, tak samo przebija tam bardzo dużo rzeczy, które można by tradycyjnie zaliczyć tak do retoryki narodowej. Także tutaj to, jaki będzie przekaz, o to się zupełnie nie martwię. Jestem pewny, że niezależnie od kandydata będzie to po prostu przekaz konfederacyjny, ten, który no jest dla nas wszystkich naturalny w Konfederacji, który się podoba wyborcom i który przyniósł nam ostatnie sukcesy wyborcze. Decyzja, jak rozumiem, co do kandydata jesienią. Na koniec chciałem zapytać, panie pośle, o tak naprawdę zadając pytanie w imieniu swojego znajomego, który mówi, ja z tą Konfederacją nawet miałbym pewnie po drodze, gdyby nie ich dwuznaczność, gdyby nie ich jakieś wahania w sprawie tego, jak zakończyć konflikt na Ukrainie, czy tę Ukrainę wspierać, czy nie. Co pan odpowiedziałby takim spośród naszych słuchaczy, którzy wahają się, patrząc nawet na was z jakąś przyjaźnią czy sympatią, ale wytykając, no właśnie, nieprecyzyjnie, jasny, jednoznaczny komunikat w sprawie tego, że Ukraina jest ofiarą, a Rosja agresorem. No to wszystkie takie osoby chciałbym uspokoić. Ten przekaz jest zupełnie jasny. Ukraina jest ofiarą, Rosja jest agresorem. To, w czym my się różnimy od innych partii obecnych na polskiej scenie politycznej, to są wnioski, jakie my z tego wyciągamy, dlatego że ta koalicja
ukraińska między PiS-em a Platformą uważa, że my powinniśmy w takiej sytuacji w imię jakichś wydumanych moralnych racji poświęcić polski interes narodowy na rzecz wspierania Ukrainy, a my jesteśmy jako polscy patrioci sceptyczni wobec takiego podejścia i uważamy, że powinniśmy wspierać Ukrainę o tyle, o ile jest to zgodne z polskim interesem narodowym, o ile nie wywołuje to uszczerbku na polskich interesach. Natomiast, że jednocześnie powinniśmy być też asertywni i żądać, żeby Ukraina polskie interesy respektowała, tak? Czyli również interesy gospodarcze albo interesy historyczne, bo obecnie mamy absurdalną sytuację, że Ukraina bardzo nas potrzebuje, jest praktycznie uzależniona od polskiego wsparcia, a jednocześnie jest arogancka i na każdym kroku ignoruje polskie interesy i gospodarcze, i historyczne. I to jedynie tyle, tak? Ten przekaz jest całkowicie jednoznaczny, jasny i wydaje mi się dla polskich patriotów niekontrowersyjny. A jak powinna, ostatnie pytanie, polska dyplomacja pracować czy działać na gruncie, no pewnie nieformalnych na razie, ale przygotowywanych, coraz głośniej słychać, negocjacji między Kijowem a Moskwą? My za to powinniśmy trzymać kciuki, czy jednak stać na stanowisku, że ani kroku w tył, dokąd się tylko da, Ukraina powinna walczyć na froncie o pełną pulę? Uważam, że dyplomacja powinna zawsze działać w warunkach realizmu, czyli powinno tutaj wszelkie decyzje polityczne czy dyplomatyczne powinny być poprzedzone realną analizą sytuacji i tego, jakie są szanse Ukrainy na wygranie wojny, ile to by musiało potrwać i jakie by były koszty dla Ukrainy i dla reszty świata. To jest analiza, której w Polsce jedynym podmiotem zdolnym do rzetelnego przeprowadzenia takiej analizy jest być może rząd, ale niestety według naszej wiedzy nikt takiej analizy nie prowadził. I to nas trochę spycha na pozycje bardzo podrzędne w tej dyplomacji, tak? Bo wiemy, że na pewno Amerykanie takie analizy prowadzą, na pewno Ukraińcy swoje interesy realizują, na pewno Niemcy takie analizy prowadzą i tak naprawdę to właśnie w gronie tych większych graczy, takich jak Amerykanie czy Niemcy, ta decyzja będzie podejmowana. No Polska tutaj niestety zajmując takie bezkrytyczne stanowisko właśnie pod tytułem wszystko dla Ukrainy i w ogóle nad niczym się nie zastanawiajmy, że to jest jakaś wielka moralna racja, żeby wspierać i walczyć do końca, trochę się wyłącza właśnie z tego dialogu, z tej debaty. I to jest widoczne, tak? No coraz to było widoczne chociażby przy ostatniej wymianie jeńców, gdzie Polska została nakłoniona do wypuszczenia ważnego rosyjskiego szpiega, a nie uzyskała nic w zamian. Żaden z Polaków przetrzymywanych w białoruskich czy rosyjskich więzieniach nie został wypuszczony. My zajmując pozycję takiej naiwności politycznej, po prostu wyłączamy się z tej debaty i to jest przede wszystkim coś, nad czym dyplomacja powinna popracować. Poseł Konfederacji Michał Wawer był naszym gościem, gościem poranka 7:09. Dziękuję pięknie, panie pośle, za to wirtualne spotkanie. Dobrego dnia. 7:09. Gość poranka.